W ubiegłym tygodniu nad Lesznem przyszła burza z ulewą, która spowodowała, że strażacy wielokrotnie pompowali wodę z ulic i zalanych domów. Interweniowali ponad 20 razy. Pracowity wieczór i noc mieli z powodu następnych intensywnych opadów. Ulewa była w niedzielę 19 czerwca. Koło godziny 19 zaczął padać niewielki deszcz, potem pokazała się tęcza, a za chwilę z nieba poleciały ogromne krople deszczu, a nawet grad. Z powodu złej pogody nie odbył się mecz żużlowy na stadionie w Lesznie. Wprawdzie zawodnicy wyjechali na tor, ale jeszcze nim ogłoszono start, zaczęło padać. Wydawało się, że to niewielki deszcz, ale już kilka sekund później ogromne krople deszczu waliły w płytę stadionu. Zawodników cofnięto do parkingu, a sędzia podjął decyzję o odwołaniu meczu. Ze stadionu w pośpiechu uciekali kibice, część schowała się w tunelu. Ulewa, która trwała kilkanaście minut, spowodowała, że wiele ulic stało w wodzie, chociażby Fabryczna czy do Wbora Muśnickiego. Nie było możliwe przejście suchą stopą od strony boiska przy ulicy Westerplatte do parku. Woda sięgała ponad kostki. Zresztą nie tylko w tym miejscu, dlatego niektórzy ściągali buty i maszerowali boso. Na drogach widać było spowolnienie ruchu. Kierowcy spuszczali nogę z gazu, bo przejazd utrudniały zalane drogi. Między innymi przy ulicach Grunwaldzkiej i 55. Pułku Piechoty można było zobaczyć, jak woda wybija ze studzienek kanalizacyjnych. Najgorzej, zresztą tradycyjnie od lat, wyglądała krzyżówka ulic Grunwaldzkiej z 55. Pułku Piechoty i dalej ulica 17 stycznia. Policja ze względów bezpieczeństwa zamknęła ruch na odcinku od Jana Pawła II do 17 stycznia. Niestety nasza gruba Kaśka, która jest tłoczy ścieki z ogólnospławnej i kanalizacji deszczowej, ona w pewnym momencie, gdy ma duże ilości, tak, w danym momencie napływają, to włączały się niestety zabezpieczenia, które też zabezpieczały przed awariami tak naszej grubej Kaśki, więc nasi pracownicy musieli po prostu podjechać i ręcznie po części też sterować i przywrócić tak, żeby te pompy zostały załączone. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pracowali do 3 w nocy. Dzisiaj też działamy, zabezpieczamy przede wszystkim też drogi, gdzie doszło do zapadnięcia przy samych studzienkach w pustach deszczowych, więc teraz dla nas jest ważne, żeby tutaj zabezpieczyć, żeby nie doszło do żadnych uszkodzeń samochodów. Wczoraj do pomocy wzywano strażaków z Komendy Miejskiej. Do poniedziałku rana odnotowali 24 wyjazdy. Dodajmy, że wczoraj w ciągu godziny spadło tyle deszczu, ile przez cały czerwiec ubiegłego roku.